Siemaneczku, witam was bardzo gorąco. Jak zwykle dziękuję wam za ponad 100 łapek pod ostatnim filmem. Znowu to zrobiliście, jesteście niesamowici. A dzisiaj trochę inny filmik, albowiem przedstawię wam trochę statystyk, informacji, takich ciekawych rzeczy o serwerach w Minecrafcie Pocket Edition i jak prezentują się polskie serwery na tle innych krajów. Także lecimy! Dużo info zaczerpnąłem z pewnej stronki z serwerami Minecraft Pocket Edition z całego świata i zazwyczaj wszystkie serwery tutaj są zarejestrowane, a więc patrząc na razie tak ogólnie, to serwerów online na całym świecie aktualnie jest co najmniej 1420 plus jakiś tam mały procent niezarejestrowanych. Najwięcej serwerów aktualnie działa na wersję 1.14.60 i jest to około 60% wszystkich serwerów na całej ziemi. Wydaje mi się, że najpopularniejszymi wersjami w Polsce były od 0.12.13 do 0.15. Wtedy grało chyba najwięcej osób, były te rekordy wiadomo na serwerach. Było właśnie Crafture, te najlepsze edycje, potem Air Max P, Easy P, Hard P i tak dalej. Też dużo ludzi grało, no i tak to właśnie wyglądało. I następnie mamy też fajną rzecz, czyli najczęściej występujące tryby na serwerach, że tak powiem. I na pierwszym miejscu mamy chyba coś, co rzeczywiście daje największą frajdę, przynajmniej mi, czyli PvP, chociaż nigdy nie byłem w tym dobry. No a potem mamy Survival, natomiast zobaczcie, jak mało serwerów posiada własny Skyblock albo Skywarsy. No i teraz mamy chyba najciekawszą rzecz, czyli taki ranking pokazujący, który kraj ma najwięcej serwerów w Minecrafcie Pocket Edition. No i my, czyli Polska, jesteśmy zamykającymi ranking top 15 narodowości, chyba tak to można określić. No i zobaczcie, jaka jest różnica między Ameryką a chociażby Niemcami. Pierwsze a drugie miejsce, Ameryka ma tych serwerów ponad 1200 co najmniej, a Niemcy mają gdzieś około 400, a porównując to jeszcze z Polską, która ma około gdzieś 35, no to jest ogromna przepaść. Wiadomo, że trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak te serwery są w języku angielskim, a nasze są, wiadomo, w naszym ojczystym języku, więc to też wpływa na to, że tych graczy u nich jest bardzo dużo, a u nas jest bardzo malutko, no i wiele innych jeszcze czynników na to wpływa. Podsumowując, jeśli byłby jakiś ranking pokazujący top serwery na świecie czy coś w tym stylu, to Polska 3-4 lata temu byłaby znacznie wyżej niż teraz, no ale trudno, takie mamy czasy. Wszystkie informacje opierałem na najpopularniejszej stronie o serwerach Minecrafta Pocket Edition, do którego link macie oczywiście w opisie. I fajnie by było, jakbyście napisali w komentarzu, co sądzicie o tym wszystkim, może wy macie jakieś ciekawe informacje na ten temat, a może ja się gdzieś pomyliłem, więc piszcie śmiało w komentarzach, zapraszam do dyskusji. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, a ja się z wami żegnam, elo!